Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest The Crew. Ej, no spadaj mi stąd ciągnik. Dzisiaj mam zamiar wam pokazać Vegas. Pokażę wam, jak wygląda Vegas nocą, miasto neonów. Oraz jeszcze pokażę wam fajną rzecz, czyli tor wyścigowy Laguna Seca, Mazda Speedway. Także tam sobie pojedziemy, to w ogóle masakra. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to byłem w szoku. Natomiast na sam pierw pojadę sobie zrobić jedno wyzwanie i chyba będę miał już poziom wyżej. Maksymalny poziom w zamkniętej becie, którą aktualnie gram, to jest 10, czyli 10 poziom. Wow. Jedziemy. O, jakiś gracz mi się już pojawił, tam gdzieś daleko. Ja mogę z siebie właściwie wyciszyć, bo w zasadzie nie chcę, żeby ktoś mnie słyszał. Jednym po prostu przyciskiem to robimy. W przypadku na przykład Need for Speed Most Wanted 2012 musieliśmy wszystkich graczy wyciszać, żeby po prostu nas nie było słychać, więc nagrywanie jakiegokolwiek let's playa było, no, powiedzmy ciężkie. I teraz tutaj jest jakieś wyzwanie, ale co to? Aha, to jest takie... Takie coś w trakcie jazdy i co musimy zrobić? Skoczyć! Uwaga! Bum! Pięknie! Co dostałem? O! Złoto! Super! I co dostanę? Wow! I just jizz on my pants! Zamontowałem sobie coś nowego, super! I tu mamy kolejne wyzwanie, no zajebiście! Strasznie mi się ta gra podoba, zresztą przez większość graczy została po prostu fenomenalnie odebrana. Wszystkim się po prostu bardzo spodobała i się nie dziwię, bo jest świetna, naprawdę. Wow! Gdzie? Jo! Oh man! Okej. Ach, kurde. Nie. O nie. Nie no, ale coś tam chyba zdobędę, co? No nic, nie pykło do końca. Ale coś tam sobie odblokowałem. Co tu mamy? Send to HQ, jakaś część słaba. Dobra, co tu mamy? Quick co-op? Nie, pojadę sobie solo. Graczy tam często jakoś nie wyszukuję. Znaczy, musiałbym mieć swój zespół, nie? A teraz gram w takim momencie, że nikogo znajomego nie ma. Oh man! Co tu za wóz? Smash the St. Louis 510's record. Wow. Co to jest? To jest coś przerobionego, ale nie wiem, co to za model. Nieważne. Jedziemy po bezdrożach. O! Jo, pierdziele. Ej, te wyścigi po bezdrożach są naprawdę niesamowite. Nitro. Wow. Kawałek po asfalcie. Ile pędzę? 202. O! 217. I wyskok! Super! Wow! Drzewko! Aj! Było blisko, ale się udało. Jo, ile ten samochód ma wytrzymałości. Zobaczcie, ile kresek ma. Wow, tam mnie goni jakiś samolot! Man! Cholera! Zobaczmy, jak on wygląda w środku, jak się... Wow! Zobaczcie na to! Tam jakieś balony, jakieś dzikie węże, no kurde! Czy ta gra nie jest zajebista? Check! Gazuj, Lucek, bo nie ma czasu! Wow, wyskocznia! Znowu samolot! Jestem blisko i ja to wygram! Jadę bezbłędnie. O, jakiś koń! 7 sekund! Jest! Wygrałem! Dobra, mamy gotowe te wyzwanie.
I co ja dostanę za to właściwie? Level 9, zaraz będę miał maxa. Jak będę miał maxa, będę mógł kupić nowe samochody i tak dalej. I takie tuningowanie sobie odblokuję, takie na bezdroża, no. Co sobie odblokowałem? Bonus grip. Ja wiem. Send to HQ, czy equip. Okej. I continue. Teraz przesiądę się z powrotem do mojego Mustanga. Kurde, a ta gra jest masakra, niesamowita. Mieli naprawdę świetny pomysł, jak stworzyć grę, która po prostu wszystkich graczy zmiażdży. Co jeszcze tutaj mam? Tutaj mam coś nowego. To jeszcze sobie to pojedziemy. Okej, fast travel. I co to będzie? Nie mam pojęcia w ogóle. No nie, znowu zmieniam auto. O man! Znowu jakaś terenówka. Czy to jest Ford F-150 SVT Raptor? Chyba tak, ale poważnie stunigowany. Masakra. O kurde, ktoś mnie goni. To grzejemy! Gdzie ja mam jechać? Ja mam chyba się ich pozbyć, aha! Ale spoko, mój samochód ma tyle energii, że to szok! Dobra, jedziemy do elektrowni. Jedziemy do tamtej elektrowni z przodu. Spróbujemy przycisnąć się przez drzewa. Zobaczymy, co oni potrafią. Boom! O! Oh! Jedź! Czemu stoisz w miejscu? Jedź! Co ja mam zrobić, do cholery? Dobra, nasłali policję. O man. Jedziemy przez las. Tu mnie chyba tak łatwo nie dosięgną. Tu jakieś dziki są! O! O! Elektrownia wiatrowa. Muszę uciec z policjantom. A czy to nie są policjanci, to są gangi jakieś. Oni mnie gonią. I szybko jeżdżą. Rozwalali się w tych drzewach, ale... No niestety. Wow! Wow! Uuuuj! Boom! O, ja dostałem boom. O! Spadaj mi stąd! O, brakowało. Dobra, co robimy? Tutaj musi być jakieś coś do... What? Tego nie mogę rozwalić? Jakieś coś do ukrycia. A masz! Oh yeah! Dobra. Idziemy po bezdrożach. Trzeba to jakoś uciec. Znaleźć jakąś... Jakiś dobry sposób, żeby nie zniknąć z radaru. Okej. Okay. Jakoś mi się udaje. 10 sekund do zgubienia. Doganiają mnie! 4, 3, 2, 1. Udało się im uciec. I 10 poziom. Jest 10 poziom. No to świetnie, świetnie. Dobra, ustawimy się w Nowym Jorku. Spokojnie, do Vegas też sobie pojadę zaraz. Tutaj, fast travel. I jesteśmy w Nowym Jorku, moi drodzy. Tak się właśnie przemieszczamy w The Crew. Okej. I ustawię sobie tutaj punkt. No i wracamy z powrotem do tego tunela samochodowego. I włożę sobie tutaj do tego Mustanga taką modyfikację do... Oh man, to jest ten fajny most. Żeby jeździć po bezdrożach, nie? Właściwie te modyfikacje w każdej chwili możemy sobie zmienić, wchodząc przez menu do naszego HQ i tam po prostu zmieniamy sobie tuning samochodu bez problemu, tak? Że nie ma tu absolutnie problemu z tym. Okej, okay, kurde. Tutaj jest ten Dodge, którego widziałem w dealerze samochodowym, u dealera samochodowego.
I okej, i już zaraz będę na miejscu. I zobaczę, jak właściwie ten mój Mustang będzie wyglądał po tym, po tej przeróbce takiej dosyć... No, dosyć sporej, tak? Okej. I chyba jestem na miejscu. Chodzimy. Wow. Wow. Kurde, co to jest? Okej. Zobaczmy. Level 10. Okej. Zobaczmy, co się zmieni. Oh shit. O kurde. No okej. Wygląda nieźle. Dobra, teraz chodźmy sobie zrobić jedną rzecz. Tune new car. Visual. O właśnie, w końcu zmienię sobie kolor. Jaki kolorek wybrać? Jej. Wow. Są jakieś świecące. Ojej. To są oficjalne. No, ja na razie jest tych kilka kolorów. Jaki by tu dać? Kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia, wezmę czerwonego. Okej. Teraz tak, naklejki, zobaczmy co tu mam. O kurde, ale... No dobra, to nie są już takie... Ej, czy można je przemieszczać? To jest ciekawe właśnie. Co to jest? Aha, tego nie mogę kupić. No dobra, dajmy sobie to. Wnętrze. Tu chyba nie... No te fotele się zmieniają, ale tego i tak nie widać. Przedni zderza. O kurde. No tu już jest nieźle. Wow. Dajmy sobie to. Tylny zderzak. O! Zobaczcie, tutaj na szybę coś jest. No, dodamy to. Nieźle. Tu mogę coś zmieniać? Nie mogę. Tego też. To zostaje tak jak było. Felgi. Okej, dajmy sobie takie. 9 koła, nieźle. Lusterka, o już mogę sobie lus... A, tylko jedna. Jest tylko jedna dostępna. Okej. I lotka. Co tu mamy? Wow, dobre, dobre, biorę to. Maska. O, tutaj było coś fajnego, biorę to. No i super. Dobra. Wydajność, tutaj już chyba nic nie będę mógł zmienić. No cóż, jest to wersja jakby demonstracyjna, nie? Więc... Wow! Ale nieźle, nieźle z tym tuningiem. To co, jedziemy do Vegas? Kurde! Jestem ciekawy, jak teraz będzie śmigał po tych bezdrożach. I jak on wygląda, masakra! Gdzie mam jechać? Co mam robić? Wow! Coś mi się nowego pojawiło. No nic, ale ja wam obiecałem, że dzisiaj przejedziemy się do Vegas. I tak właśnie zrobimy. Ja się gdzieś tutaj rypnę w ogóle, o, może tu nawet. Moi drodzy, Las Vegas nocą, skumajcie to, ja pierdzielę. To jest rzeźnia. Już tam dojeżdżam. To miasto się oczywiście cały czas do mnie tutaj jakby przybliża, powiększa. Ojej, jak to wygląda. Zaraz sobie tam zajadę i zobaczycie. A co mi tam, jadę polnymi. A czy... no. Drogą przełajową. Tu mogę na tory się wbić, o, tu są tory. I lecimy torami.
Albo nie, jednak wracam na drogę. Okej. Zobaczcie na to, mein gosh. Ja pierdzielę. Robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie ta gra. Kurde. O, tu jest ta słynna droga. Przejedźmy się nią, zobaczmy co tu jest. Oh man. Świetnie to wygląda, bez kitu. Kurde, co tu już pod prąd jadą? Co tu jest w ogóle? To zaraz będzie chyba po prawej jakaś piramida wielka. Wow, kojarzycie z GTA San Andreas? Oh man. Pędzę po Vegas 243 km na godzinę. Oh yeah. O oh man. I tu się chyba Vegas zaraz skończy, tak mi się wydaje. Przynajmniej jak przejechałem wzdłuż, no bo jeszcze są takie boczne uliczki i tak dalej. Ej, tu jest lotnisko. Chwileczkę, gdzie to lotnisko? Jeszcze nie byłem na lotnisku. Tu jest lotnisko, wjeżdżamy na lotnisko. Da się wjechać na lotnisko? Musi się dać. Ojej! Jesteśmy na lotnisku! Wow! Wyścigi drag tutaj! Nie, yeah, to by było to, co nie? Jakiś samolot? Ciekawe, co się stanie, jak zdarzy się z samolotem. Chyba nic dobrego dla mnie. Uwaga! Bum! Okej. Okay. Dziwne to było, ale okej. Okay. A to tutaj dopiero jest pas. Nie, tu w ogóle same pasy są. Ja pierdzie. Masakra. No nic. Kurczę.